Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Cattle & Crops. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali to, co rozpoczęliśmy, nie wiem, dwa chyba odcinku do tyłu, bo w międzyczasie jeszcze zdążyliśmy zrobić coś takiego jak eksperyment tutaj na tej serii, tak więc będziemy dzisiaj zwozili słomę, którą już sprasowaliśmy i będziemy ją sprzedawali. Tą słomę będziemy sprzedawali. Chociaż też myślę, żeby część przywieźć sobie tutaj na gospodarstwo i w razie gdyby była taka potrzeba, no to można nią skarmiać zwierzęta, no chociaż nie do końca jeszcze wiem, jaki ma wpływ na przykład karmienie moich byków tylko i wyłącznie przy pomocy słomy, no jeszcze nie za bardzo wiem, jakie mogą być efekty. Ale w sumie można tą słomę sobie już gdzieś tam składować, bo kiedy następne będzie możliwość, że będę miał słomę? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, kiedy to będzie. Tak więc wypadałoby się troszeczkę zabezpieczyć, no i po prostu mieć tą słomę gdzieś odstawioną i najprawdopodobniej właśnie tak będzie zrobione, że ostatni kurs ze słomą po prostu przyczepę zaciągnę sobie na gospodarstwo i tam zostawię. I tak najprawdopodobniej taki jest plan. Słomę będziemy tutaj sprzedawali, ponieważ, no tak jak mówiłem, oprócz tego eksperymentalnego karmienia, no to no generalnie chyba w zamyśle jest coś takiego, przynajmniej na razie jest to, żeby je po prostu sprzedawać, zarabiać na tej słomie. Dzisiaj, jeżeli będzie czas, to na pewno wspomnę również o aktualizacji do tej gry, bo powiem wam, że no zaimponowała mi troszeczkę ta aktualizacja. Generalnie aktualizacja nazywała się wprowadza nowy system gleby. O kurczę, ale mi tu ścięło. A, bo tu przez przypadek latarkę włączyłem. Generalnie wprowadza nowy system gleby. Naprawdę, dosyć ciekawie to wygląda. Jeżeli będzie troszeczkę czasu, to o tym porozmawiamy. A jeżeli nie, no to na pewno w jednym z najbliższych odcinków będzie samouczek, bo są gotowe trzy dodatkowe samouczki. Kurczę, jakieś coś mi przycina tu. Może ten nowy system gleby. Może. Bo są jeszcze dodatkowe nowe trzy samouczki, które tam troszeczkę nas nauczą. Tak więc nie będę tutaj za bardzo w szczegóły dzisiaj wchodził. Ewentualnie tam może kilka rzeczy wspomnę. Dobra, lecimy sobie najpierw... Aha, no i będę jeździł tym klasem z racji tego, że mam go jeszcze wypożyczonego przez jakiś okres czasu, no to jeszcze go użyjemy, nie? To tutaj trzeba wykorzystać, nie? I tak go za niego zapłaciłem, wypożyczenie, tak więc spoko. Lecimy sobie z maszynami, bo trzeba będzie wypożyczyć sprzęt do wożenia tych kostek. Ostatnio już raz wypożyczałem i chyba wypożyczę tą samą teraz. Tutaj są trzy modele. Chyba tą środkową, tą pierwszą trzyosiową, bo tutaj jest... O, ładnie jest teraz. Nie wiem, czy to było wcześniej opisane, ale teraz jest ile? Chyba było wcześniej też. 32 bele. Trzyosiową. Tej większej chyba już nie będę brała z racji tego, że tamto chyba 40 bel. Zaraz zobaczymy zresztą. Ale tamto też jest duże, nie? Ma 40 bel. Jeszcze się... Boję się przewrócić autentycznie, bo tutaj troszeczkę poza tymi odcinkami na YouTubie, tak sobie tak lajtowo sobie pojeździłem tym ciągnikiem i powiem wam, przynajmniej tym klasem, co teraz tu przyjechałem, no są emocje, powiem wam. W niektórych przypadkach to jest taka sytuacja, jakbyście jakimś samochodem wyścigowym jeździli i to, no naprawdę. Tutaj chyba coś było też pogrzebane, niekoniecznie w tej aktualizacji, która teraz wyszła, ale wcześniej, ja czegoś tego nie zauważyłem, jeżdżąc sobie po prostu, jeżdżąc wcześniej MB Truckiem, on wiecie, jest trochę taki mułowaty ten MB Truck, tak więc jak gdyby nie zauważyłem jakichś różnic, bo to ciężki taki ciągnik jest, ale teraz w tym momencie, kiedy wszedłem do, zacząłem jeździć takim bardziej dynamicznym ciągnikiem i lżejszym, no to widać te różnice, zwłaszcza jak jeździmy na pusto, no to tutaj się fajne rzeczy dzieją. Dobra, lecimy sobie na pole, zaznaczymy, gdzie jest te pole, zaraz zobaczymy, gdzie te pole. Pyk. I chyba w sobie polecimy na automacie, to od razu jedną rzecz wam będę chciał pokazać. Posiadane, aha, kurczę, tylko że to na mapie nie widać. Czego to nie widać na mapie? Już nie pamiętam, jaki to jest 12?
Czy to jest dwunastka, nie? A, widzicie, to jest jednak to pole. Czyli na mapkę sobie weźmiemy. Dobra, to w sumie źle to. Znaczy, ja w sumie trzeba było tak sobie zaznaczyć. Jeszcze się gubię. Jak tu będziemy jechali? Jak tutaj zaznaczę? A nie, a jak tutaj zaznaczę? Bo nieraz na te same pole można dojechać i różną drogą, w zależności od tego miejsca, gdzie zaznaczycie, do którego rogu trzeba podjechać. Już miałem raz taki przypadek. Dobra, tutaj sobie zaznaczymy w tym miejscu i lecimy. Zobaczymy sobie automat, to dzięki temu, o właśnie, dzięki temu będę mógł w stanie wam pokazać, oprócz tych zmian dotyczących typ gleby, całego systemu, to jest naprawdę dosyć zaawansowane. I tak jak powiedziałem, jeżeli połowa z tego będzie działało, no to powiem wam, że jest fajnie. I jak gdyby, cieszę się, że to jest jak gdyby odpowiedź tej gry na to, co zrobiła Farming. Jak tutaj łatwo to zauważyć, rzeczywiście konkurencja powoduje, że te dwie gry idą w górę, nie? Jedna podciąga drugą i tak samo ta Farming podciąga też tą grę. Bo rzeczywiście tutaj autorzy tej gry, deweloperzy, no mają jak gdyby ambicje, żeby zrobić tutaj prawdziwy symulator. Niemniej jednak, to co zrobił na przykład Farming w ostatnim czasie, wprowadzając te rodzaje gleb, no to wymusiło nagle na tej, chociaż nie pamiętam, czy w Roadmap było coś takiego? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. Może było po prostu to wcześniej zaplanowane, jak gdyby Farming Giant zrobił psikusa i jak gdyby wyskoczył troszeczkę, znając ten roadmap, ponieważ jest on oficjalnie udostępniony. Być może, no nie wiem, nieważne. Ważne jest, że tutaj są wprowadzone różnego rodzaju gleby, rodzaj chyba do 32 rodzajów. Znaczy tam mieszaniny różnych tam rzeczy i rzeczywiście to dosyć ciekawe, ale o tym to sobie porozmawimy. Jedną rzecz, która mi się naprawdę spodobała, też jest wprowadzenie, i akurat taka aktualna sytuacja, jest kalendarz i poprawienie prognozy pogody, która teraz wygląda. Kalendarz wygląda tak, i chyba maksymalnie jest tylko na 2 tygodnie. No tak, już tutaj nie pokazuje. Znaczy, tutaj można sobie dalej planować, ale pogody już nie pokazuje. Ale pogoda jest o wiele bardziej dokładna i nie ma już takich. To było też napisane w tym update'cie, w opisie do tego update'u, że został naprawiony w ogóle błąd, który pokazywał złą pogodę. No właśnie. No bo ja często zgadywałem, czy to będzie padało tam, czy też nie, bo jakieś chmurki, tych chmur później nie było. Myślałem, może to na innym miejscu, gdzieś w innym krańcu tej mapy. A teraz jest bardzo to ładnie zrobione. Proszę bardzo. Jeżeli coś pada, to jest po prostu napisane też, ile deszczu spadnie. Są tak bardzo dokładne te prognozy. I ja na przykład teraz wiem, że aktualnie będą 2 dni bez deszczu, tak? Dzisiaj jest 29 i to, o czym mówiłem, z rana padało, no bo padało, no i gnój im się zrobił. Bo te 3 odcinki, które to jest trzeci odcinek, ale nagrywany tego samego dnia. I chyba, tak? Aby się pomyliłem coś. I zobaczcie, tu jest wszystko ładnie. Tu są jakieś zachmurzenia, ale tu nic nie będzie padało. Tutaj to samo. Nic nie będzie. Dopiero za dwa, w sumie 2 dni od tej pory spadnie 1,5 litra, później spadnie 1,3 litra. To aktualizacja tej pogody właśnie była spowodowana tym, że gleba też, ten system gleby został tu zmieniony. Zobaczcie, jakie tutaj bajery tutaj. Tak tylko będziemy sobie o tym mówili. Zobaczcie, jakie tutaj dodatkowe rzeczy doszły. Tak więc, no to rzeczywiście dosyć ciekawie. No i rzeczywiście ta wilgotność, dlatego te litry są też tak potrzebne z tą wodą, bo teraz to będzie, rzeczywiście ten deszcz będzie miał wpływ również najprawdopodobniej. Chociaż tego jeszcze nie za bardzo pamiętam, ale znaczy nie wiem tego tak naprawdę, ale najprawdopodobniej będzie miał wpływ ten deszcz na plony, a na pewno przejazdy po polu też będą miały, czyli stopień ubijania i tak dalej, i tak dalej. Dosyć ciekawie to wygląda, przynajmniej w opisie to dosyć wygląda ciekawie. Na razie tutaj, jak spoglądacie, to dla was jest, może być czarna magia i szczerze mówiąc, dla mnie też w większości przypadków, to co tutaj patrzę, to jest też czarna magia, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, rozkładamy sprzęta.
Na kółku. Dobra, pyk. Teraz tak. Najpierw tutaj. Lecimy i włączymy sobie przymocuj bele. Nie, włączymy sobie system automatycznego zbioru, ponieważ tutaj jest taki. Można sobie bez tego systemu urzędować tutaj, a można go po prostu sobie włączyć, nie? I będzie gicio. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyłączyłem sobie cyk i możemy trochę pomknąć tutaj. Zobaczcie, jak to będzie zbierane. Zbiera w ogóle? A, zbiera. O, zbiera. No to polecimy sobie, bo tutaj tak. A, chyba od tej strony. Dosyć szybko to zbierzemy, nie? Jest duże ułatwienie, nie? I pomyśleć to, że to jest w podstawce, na przykład w tej grze. Już tego typu feature'y. To naprawdę robi dosyć dobrą robotę. Naprawdę ciężko. Zobaczcie, jak już tutaj ciężko idzie. Ja wyciągnę tylko tą przyczepę na asfalt. Gdzieś na twarde podłoże i w sumie biegnę od razu po następny ciągnik, bo przed chwilą wyskoczył mi monit, że po prostu z o której? O 13:51 będę musiał oddać ten ciągnik, tak więc ten ciągnik mi zniknie. Ale tutaj ciężko było już pod tą górkę podjechać. No, całkiem nieźle, fajnie to wygląda. I tutaj na prosto tylko wyciągnę. No i zatrzymuję. Cyk. Zatrzymuję sobie. Wyłączę i mogę przeskoczyć od razu do swojego tutaj, swojego staruszka. Cały czas kierunkowskaz ma włączony, no dobra. Lecimy sobie na te pole w każdym razie. Tak więc jak już tam przyjedziemy, to już tego klasa nie będzie. Elegancko, no tutaj jest całkowicie inna dynamika. Ja mu tutaj wcisnąłem gaz, on odjechał tak płynnie, dostojnie. Powolutku po prostu, ale powiem wam, że bardzo polubiłem jazdę tym ciągnikiem. Jest całkowicie inaczej się jeździ. Poczekajcie, tędy? Ach, trzeba było jechać tam. Dobra, spoko. Polecimy sobie tędy. Inaczej całkowicie się jeździ niż tym klasem, ale w sumie mi akurat bardziej, chyba nawet bardziej chyba odpowiada ten sposób, jakim tutaj jazdy. Bo jest taki, nie, taki też jest okej. Tylko, że trzeba się po prostu przyzwyczaić. No już wiecie, rzeczywiście, no zakrętów tutaj na dużych prędkościach nie weźmiemy. Tak więc już nie ma takich emocji. Taki bardziej pojazd dla emerytów, ale w sumie zrobi co ma zrobić. Dobra, elegancko. Dobra. Zobaczymy, ciekaw jestem ile zarobię z tej sprzedaży tej słomy, bo to jest. No mam takie wrażenie, że można dużo zarobić, ale. Ile tak naprawdę zarobimy, to nie wiem. Tutaj tym skrótem moim, że się tak wyrażę, to polecimy sobie tutaj. Dobra. Tutaj jest, chyba trzeba będzie napęd mu zaraz włączyć, bo on bez napędów to. Chociaż nie, gdzie ja wystawiłem? Jest to wyciągnięte. Nawet nie wiem, gdzie to jest teraz wyciągnięte. Szczerze mówiąc, to pole jest tak duże, że jest. O, widzę, stoi. Już nie ma nawet ciągnika, został już. Która jest 52, no to został skasowany. Uciekł mi. I w taki sposób mam też zamiar zrobić z tą słomą, żeby jej nie rozładowywać. Ktoś kiedyś tam napisał w komentarzu mi, jak jeszcze pamiętam, że miałem. Pierwszy raz woziłem tą słomę i się męczyłem, żeby ją rozładować. A też przecież była przyczepa wynajmowana, to było napisane. Anton, zostaw to w cholerę, co się będziesz męczył rozładować. Jak minie czas wynajęcia tej przyczepy, to ona sama zniknie, a słoma spadnie na dół. No i w sumie tak też będę teraz robił. Mam zamiar coś takiego zrobić. Dobra, poczekajcie. Pyk, podepniemy go. Elegancko. Coś mi przycina, jak wychodzę z kabiny. Tego nie było wcześniej. Wiadomo, no te update'y to zawsze coś tam. Coś jest za coś chyba. Podejrzewam, nie było wcześniej. A teraz jak wychodzę z ciągnika, to mi przytnie troszeczkę. 32. To są 32 belki, czyli wiozę 16 ton. 16 ton. No bo jedno ma. No tak circa about, nie? Bo jedno ma 440 kilo i teraz nie wiem, jak to jest sprzedawane, po jak to jest sprzedawane na kilogramy czy na litry? Dobra, zaraz zobaczymy. Sprzedawca beli. I tutaj jest różnica. Nie, na kilogramy. Widzicie? To całkiem nieźle.
Czyli 5 kilo za 5 kilo za 5 stówę. Tak, weźmiemy gdzieś około 80 euro od jednego, od jednej kostki? No tak to wygląda, co nie? Może i tak być. Dobra, no to w sumie powiem wam, że to całkiem niezły pieniądz z tego będzie. No, wynająłem przyczepę chyba za 140, sprzedam dwie takie kostki i... No dobra, to jest elegancko. Ale ja też teraz ceny chyba sobie zmieniłem poziom, tak. Teraz sobie przypomniałem, ja zmieniłem poziom cen również. Żeby po prostu było łatwiej mi tutaj sobie pograć, żeby nie było takiego wielkiego hardkoru, tak? Zboża? A gdzie ta słoma się sprzedaje? Nie mam pojęcia. Tutaj chyba. Beli, dobra. Zaznaczyliśmy sobie i mkniemy. Dobra, pyk. O kurcze! Ruszył? Kurcze, ruszył, dobra, jeszcze bez napędu. Elegancko, dobra, będziemy ciągnęli to jakoś. Nie wiem, czy na te 2 godziny to mi wystarczy, jak będę tym jeździł tym MF, jakim MF-em? No kurczę, MB-trackiem. To nie wiem, czy to mi wystarczy te 2 godziny. Ewentualnie, jak mi zabraknie, no to sobie po prostu doklepię jeszcze 1 godzinę i będzie spoko. O, tutaj rzeczywiście jest różnica. Zanim on się rozpędzi, on jeszcze się rozpędza, ten ciąg. Uwaga, teraz będzie z przepaści leciał. I teraz właściwie się spojrzymy tam, daleko, czy coś jedzie, czy też nie. Dobra, mkniemy, bo później po tą górę się nie rozpędzę. Ale poszedł. Ja cię kręcę, jak fajnie nim buja. Naprawdę jest zabawa tutaj. Odkryłem naprawdę. Zresztą to chyba nawet słychać w głosie, jaka jest tej beka z jazdy tej. No rzeczywiście, daję tutaj kurczę niezłego kopa. Dobra, pyk. I cały czas gaz w podłodze. Cyk, kurczę. Ciekawe jak tutaj. Fajnie, żeby jeszcze kopcił tak elegancko, nie? Kurczę, no bo nie widać, że kopci. A ja tutaj zobaczę, jak ścinam zakręty, żeby prędkości nie wytraca się. Pyk, lecimy dalej. Jest, kurczę, gdzieś uciekł, bo wiedziałbym, że teraz bym nie hamował, nawet przejechałbym po nim. Fajnie, mkniemy. Elegancko. Tutaj te sianko, no teraz wiem, że 2 dni spokojnie zrobię sobie je. No i nie wiem, jaki będzie następny odcinek. Być może zajmiemy się następnymi samouczkami, no bo teraz one będą. O kurczę, lecę też jak z przepaści. Zamknęłem oczy i poszedł znowu. Ja cię kręcę, dobra. Pod tą górę się wjechałem sobie. A tu mi jakoś schodzi to na bok. To powiem wam, że fajnie by było. Owszem, jest ten autoload. On tutaj trochę działa tak. No może nie aż do końca tak perfekcyjnie. Ale fajnie by było, gdyby były maszyny do automatycznego załadowania. Nie z tym autoloadem, tylko wiecie. Takie jest coś jak te maszyny od Andersona. Coś takiego w tym stylu. Jakbym bardziej wolałbym, żeby coś takiego było. Dobra. O kurczę. Idziemy. No i fajnie by było, gdyby popracowali nad dymem, nie? Tutaj powinno być niezłe kopcenie. Tutaj powinien być, a w nocy jeszcze jakby był taki, wiecie, jeszcze taki jakby był ogień, to by był już w ogóle. Kurczę, by była jad. Ale nie, no bez przesady. Ale brakuje mi trochę, że powinien takie starsze, kurcze ciągniki to powinny tutaj być naprawdę. O kurczę. No. Trzymałem, właśnie tutaj trzeba uważać, oni już nie będą się zatrzymywali jak idioci, jak byli wcześniej. Tutaj już jakbym pojechał dalej, to by najprawdopodobniej we mnie przyjechał. No już wiecie, co chciałem powiedzieć, ale nie, całe szczęście po ten, zorientowałem, nie przeklnąłem, tylko przyjechał. Dobra, uderzyłby we mnie. A więc całe szczęście, że się zorientowałem. Kurczę, dalej ciniemy. Teraz będę chyba rzeczywiście więcej tych odcinków wrzucał tej serii, bo autentycznie mam duży fan z grania tutaj tą grę. No i też właśnie ta gleba mnie tutaj troszeczkę też interesuje. No z tą serią jest problem z nagrywaniem troszkę, z racji tego, że ja się staram, aby tą grę wrzucać w 4K, tak? Tak więc nagrywanie
odpowiednio później renderowanie, konwertowanie, to o wiele więcej zajmuje mi czasu, ale tutaj rzeczywiście grafika i pewne te wszystkie rzeczy wizualne są naprawdę fajnie tutaj zrobione i chciałbym właśnie, żeby one były tutaj tak właśnie pokazane. I co? Tutaj się sprzedaje? O kurczę. Chyba na krawężnik jakiś wjechałem. Gdzie tutaj? To się tutaj sprzedaje? Chyba nie tutaj, wiecie co? Chyba nie w tym miejscu. Tutaj mi się wydaje. Tu jest jakaś słoma. Chyba, no mi się wydaje, że chyba w tym miejscu. Dobra, no zaznaczyłem gdzieś na mapie. No pojechałem, jest unload, dobra. Tylko nie wiem, czy to chyba na tym kwadracie trzeba to zrobić? Jest, dobra. 2400! Nie no, powiem wam, całkiem nieźle, powiem wam. 2400 to są dosyć duże pieniądze. No, naprawdę jestem mile zaskoczony, że... To powiem wam, że sprzedaż samej słomy pokryje mi koszty wypożyczenia całych sprzętów. Dobra, czekajcie, napęd mu włączę, bo... Koszty wypożyczenia wszystkich tych sprzętów, no bo jak widzicie, ta przyczepa, którą wypożyczyłem na 2 godziny, 140 euro i tak dalej, to w sumie fajnie. Fajnie, że nie poszło to na sieczkę, powiem wam, bo miałem też taki jak gdyby pomysł, żeby to od razu orka i takie rzeczy tutaj, żeby tutaj przyspieszyć jak gdyby. Czekajcie, bo ja teraz kurczę, dobra, mam nadzieję, że tędy dobrze wjadę. Tutaj się znowu zboże sprzedaje chyba. O, w tym miejscu. Jeszcze zboże nie sprzedawałem, podobnoż nie jest teraz... znaczy, powinienem poczekać. Mam pomysł, zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Tutaj na automacie lecimy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszta. Bo... O, dobra, świetnie. Bo teraz dostałem, zobaczcie, sprzedane bele 2400, całkiem nieźle. Teraz chciałem zobaczyć, jak to się odnosi do innych rzeczy, które wcześniej kupowałem. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj zmieniłem w międzyczasie poziom cen, ale to chyba były, to jest tylko, wiąże się o sprzedaż, a zakup chyba to jest inna bajka. Tak mi się wydaje. I zobaczcie, 2400 za jedną przyczepę z tymi, ze słomą. Na przykład nasiona. Zakup plonów. Nie wiem, o co chodzi tutaj, zakup plonów. Czy ja kupowałem zboże tutaj? Nie wiem. Mi się wydaje, że te plony, to chyba nie. To chyba chodzi o nasiona. Że tutaj, że to są nasiona. Czyli na ten jęczmień, no to praktycznie sprzedaż słomy pokryje mi koszty na przykład materiału siewnego na te pole całe. Tak więc w sumie elegancko, nie? Zakup bydło 16-17 tysięcy. Na kupienie bydła, a na przykład gdzie tutaj można wydatki, a na personel, aha, tu jeszcze chyba zakup personel, a bo tutaj wynajmowałem przecież pracownika, zakup pojazdów, nie wiem gdzie jest wynajęcie pojazdów ewentualnie, czy to gdzieś jest jeszcze, no nie wiem, gdzieś to muszę, stan konta, a w banku? A nie, tu jest bank, kredyt, stan konta. Nie wiem, to musiałbym jakiś, czy to jest sprawozdawczość taka, a tutaj może gdzieś to jest. Osiągnięcia, przegląd. Nie, będę musiał sprawdzić jakąś bardziej zaawansowaną sprawozdawczość. W tym sensie, że nie wiem za bardzo, gdzie to się gdzie to można zobaczyć, bo... Na pewno powinny być tu jeszcze koszta na przykład wynajęcia sprzętu, ale to może najprawdopodobniej to jest wrzucone w zakup pojazdów, podejrzewam. No co tutaj się jakoś tak odkształca, coś... Aha, to jest na wykresie chyba, tak? Dobra, czyli to chyba mi się wydaje, że zakup pojazdów idzie wszystko. Kredyt można tutaj wziąć. Oczywiście będziemy brali, w następnym roku już będziemy brali chyba, żeby kupić więcej pól najprawdopodobniej. Ale będę musiał popracować nad charyzmą, to się tak tutaj nazywa. Znaczy generalnie trzeba sobie zrobić kontakty, popracować nad kontaktami. To nie? Bo tutaj jest tak, że niekoniecznie mając pieniądze przyjdziesz gdzieś tam i kupisz jakąś, nie, musisz najpierw, nie wiem, właściciel jakiegoś pola, na przykład jakaś spółdzielnia, musi mieć o tobie w miarę dobre mniemanie, bo inaczej nie kupisz, nie będziesz mógł nabyć. Tak już się spotkałem z czymś takim.
Kurczę, aż teraz po tym polu, jak tutaj pojeździmy sobie. No dobra, pojeździmy sobie, pozbieramy. No szkoda, że nie ma tutaj jakiejś maszyny typu Anderson, coś takiego. Czy też nawet Ursus, ale to do okrągłych by było bardziej. No fajnie by to by było, gdyby można to właśnie w taki sposób zbierać tę słomę. Oczywiście, no możemy cały czas robić to za pomocą tura, ładować i tak dalej, co już próbowałem robić kiedyś tam. Zajęło mi to dużo czasu, a później na sam koniec tego odcinka zorientowałem się, że przecież jest taka opcja, że tu jest autoload. I wtedy trochę tak słabawo to wyszło. Chyba nawet w tym odcinku, co robiłem, to nawet się nie zorientowałem, dopiero później się zorientowałem, to jak woziłem chyba siano, czy coś takiego, bo pierwszy raz ja już słomę woziłem, ale nie, to chyba była jakaś misja, czy coś takiego. Nieważne. Dobra, pyk. Ale mnie tutaj kurczę znosi i ja cię kręcę. Dobra. O właśnie, to co widzicie. Jak gdyby prawie, że ucieka. Właśnie mam też takie... czasami widzę, że coś niby ucieka, nie? Gdyby... O, właśnie. Ale na przykład jak jadę w jakiś łuk, to jak gdyby ta słoma ucieka, nie? Dopiero później trzeba włączyć tą opcję, żeby spiąć jak gdyby pasami. Powiem wam, że tej słomy jest w cholerę. Ja tak sobie jeżdżę, tak na odwal się, ale tutaj będą jeszcze ze dwie. No, ze dwie przyczepy to spoko będą. Całkiem nieźle. Dobra, ile tutaj jeszcze jest? Nie chcę już. Nie chcę jechać tam. W tamtą stronę tego pola, bo. Będzie ciężko mi ruszyć. O kurczę, już zdychamy. No, trochę zaczął chyba i kopcić troszkę też. Nawet tam był. O! Kurczę, mi się przyczepa przewróciła, bo ona ma owszem z tyłu. Kurczę. Ten rozstaw osi to jest zbyt taka. No nie wiem, za duża i mi się wydaje, że ta przyczepa może mieć tendencję do wywracania się. Dobra. To już wszystko. Więcej chyba tutaj. O kurczę, jaki dziwny efekt. Więcej już tutaj chyba nie będę mógł załadować. To sobie lecimy na skróty, tak? Dobra, wskakujemy do kabiny i lecimy sobie na skróty. Czyli to naprawdę jest bardzo zyskowna. Nie wiem jak to będzie. Znaczy, przy czym, tak jak mówiłem, kurczę, dobra, nie będę jeździł tak po chamsku, wyjedziemy sobie. Te drogi też są dosyć fajne, tak więc spoko, korzystajmy z tego, że one są fajne. Nie wiem właśnie jak z tym zbożem, ile zarobimy na tym zbożu, nie? Tak więc teraz te kwoty, wiecie, za rozwalenie ciągnika. Jak gdyby, trochę inaczej na to już patrzę, w momencie kiedy zaczynasz zarabiać jakieś pierwsze pieniądze i widzisz ile dostaniesz tych pieniędzy, ja cię kręcę, objadę te pole dookoła, no świetnie Anton, jesteś geniuszem po prostu. Ach, no dobra, lecimy. No właśnie, ale będę kontynuował ten wątek, który zacząłem. W momencie kiedy zaczynacie zarabiać, to inaczej na to już patrzycie, co nie? I tutaj rzeczywiście trochę inaczej na to już patrzę. Kurczę, nie mam włączonego napędu? Dobra, bo tak kurczę ledwie co jedzie. O, widzicie? Taki bajer jest, że niby spada, ale nie spada. O, w mordę. Podjedziemy? Elegancko idzie. Tam była nawet chyba waga, 10 tysięcy litrów, coś takiego. Ja tutaj wcześniej jak liczyłem, to tak, wiecie, tak na oko, że się tak wyrażę. Ale całkiem niezłe pieniądze są, szczerze mówiąc. No to fajnie, no tutaj będzie tak, to... I tutaj jeszcze będą ze dwie przyczepy. Czyli 10 tysięcy euro dostanę za... Za ten... Za sprzedaż słomy. No i cieszę się bardzo, że lusterka mi wróciły, bo w poprzednim odcinku chyba tych lusterek nie było za bardzo. Mi się wydaje. Ale teraz wróciły. Trzeba będzie je pozmieniać trochę, poustawiać. Chociaż ta przyczepa jest taka... No właśnie, zobaczcie jak ta słoma jest przekrzywiona trochę. No, liczę właśnie na taką maszynę tego typu, żeby było... Właśnie fajnie by było, no ale z tymi maszynami to jest trochę inaczej. Mam nadzieję, że jak ogarną taką te bardziej podstawowe rzeczy, ten core, chociażby na przykład, nie wiem, tą glebę czy coś takiego, może trochę więcej tych maszyn będzie, nie? Kurczę, ale powiedzą. Uff.
Ja cię kręcę. Tutaj naprawdę odczułem to nieźle. Mogłem zobaczyć, jak ta słoma podskoczyła. Ale chyba nie podskoczyła. Dobra, tędy można przejechać chyba. Ten zakręt. Aż się byk wystraszył. Tędy chyba można. Nie muszę objeżdżać przez gospodarstwo. Tak mi się wydaje. Tutaj w lewo odbiję. A. Tak? Albo się zgubię znowu. Tutaj mam nadzieję, że będzie jakaś opcja, że w lewo odbij. Czy też nie? Jest, całe szczęście. Ale idę, kurczę, gaz non stop, kurczę, nie, no chodzi mi o to, żeby nie zwalniać za... O, ja cię kręcę, całe szczęście, że to są szerokie. Tak. Chodzi o to, żeby mi za bardzo nie zwalniać tego ciągnika, bo on później ciężko mi rozpędzić go. Jak już gdzieś się zatrzymam, to wiecie. Dobra, tutaj będziemy w prawo. Przetoczył się. Idziemy z takiego ujęcia. A nie było akurat nic widać. Wiedziałem, że się to stanie. Wiedziałem, że się to stanie. To jeszcze cię, że ciągnika chyba nie poharardzałem, ale przyczepa to ten. I zobaczcie, jak teraz pod górkę. Kiedyś widziałem podobną, znaczy nie widziałem podobnej sytuacji, ale widziałem efekt, jak w transporcie, kiedy ciągnik, znaczy przyczepa zahaczyła o drzewo i zatrzymała się. Drzewo przyblokowało i na tym przyczepie było zboże i zboże wyskoczyło częściowo z przyczepy. Była taka sytuacja. Znaczy, ja widziałem dopiero efekt, jak to wyglądało. Tam ciągnik i przyczepa i zboże wyskoczyło, nie? Z tej przyczepy. Bo było, ciągnik był zatrzymany praktycznie w miejscu od razu. A więc dosyć ciekawie to wyglądało. Tutaj całe szczęście nie było takiej sytuacji, że mnie zatrzymało tak na maksa. Uwaga, wchodzimy w zakręt. Kurczę, zobaczcie jak to wygląda. To trochę nie jest fajne, nie? Ale to właśnie mówi, świadczy o tym, że tutaj jest fizyka, że się tak wyrażę. Jest bezwład. Że niby teoretycznie ta słoma powinna spaść. No ale tu jest taki mechanizm przypinania tej słomy. O, zobaczcie, nawet ten kierowca mi mówi, ale wariat jedzie. Dobra, ustąpię mu. Dobra, zaraz tutaj będziemy wchodzili w lewo. Tam żadnych kierunkowskazów, tam nie uznajemy czegoś takiego. Dobra, pyk. Ach, dojechał tutaj. Ciężko mu było. Dobra, pyk. Ciśnij. Dobra, teraz sobie tutaj wjedziemy. Już mniej więcej wiem, gdzie mam jechać od razu. Że tam, co zaznaczyłem, to nie za bardzo, tak? Chociaż te oznaczenie tutaj poziome, to tak nie za bardzo. Nie za bardzo pasują. Nie można wyjechać, jeżeli bazujecie na znakach poziomych, to nie można wyjechać z tego, nie wiem, czy wiecie, tego punktu skupu, bo musicie jechać przez kawałek, musicie złamać przepisy i musicie jechać pod prąd. Jest taka sytuacja z tego, co mi się wydaje, przy wyjeździe. Dobra, tutaj, nie? Jeszcze dalej, musimy mknąć. To jest linia kolejowa, może kiedyś będzie jakiś pociąg czy coś? Dobra, tędy sobie wjedziemy już, spoko. Widzę w lusterku, co się tam dzieje. Dobra, pyk. Dobra, elegancko, zmieszczę się? No to bez... No nagle Anton się zaczął się przejmować. To dlaczego mam 24? Powinno być 32. Co nie? Czyli tu znaczy się, że jeszcze jedną warstwę można dorzucić. Chyba można jeszcze. Zobaczcie jak to zjeżdża. To nie jest fajne. Chociaż poczekajcie, zaraz zobaczę, czy... Bo chyba nie ty... O! Nie, rozwiąż. A tak, jakbym jeździł. No dobra, to chyba one będą spadały. Jeszcze to bym wyłączył. To one teraz będą spadały, tak? Jak będę sobie jeździł. Jak mi się wydaje. Kurczę. Dałem mu gaz. Nie będę tego próbował. Pojadę sobie na polu, popatrzę jeszcze na polu, jak to będzie wyglądało. Dobra, sprzedajemy to.
Właśnie, 24. Teraz się zorientowałem, że chyba jeszcze jedną warstwę tu można byłoby dorzucić. Żeby było 32, tak? 24 to jeszcze 8? Tak, wygląda, że 4 warstwy można tutaj zrobić. No to chyba następny kurs taki zrobię. Rzeczywiście da się jeszcze czwartą warstwę tutaj dorzucić, ale ten ciągnik to już ledwie co jedzie. I jeszcze na dodatek, tą czwartą warstwę jak układacie, to już spadają po prostu słoma. Musicie po prostu wolniej jechać. Kurczę, tutaj ja wolniej nie jadę, tylko otrzymam tutaj gaz jest cały czas na maksa wciśnięty, tylko że on już ledwie co jedzie. Dobra. Podjedziemy, ciekawe czy to chycisz? Dobra, jeszcze podjedź. Nie wiem czy fajnie jak, widać jak tutaj, o, jest trochę ziemi. Kurczę, przyczepa mnie ciągnie. Dobra, chyciłem. Zobaczcie, jak mi przyczepa ciągnie. Tył. Ręczny, pyk. Dobra, i teraz. Ręczny, zwolnij i ruszaj. Poszedł. Kurczę, ale idzie. No, fajna jest zabawa. Czekam na orkę. Będziemy tutaj. Ja się zastanawiam się, jak to będzie z tą orką tutaj, tego pola. O, wreszcie coś załapałem, jakiegoś terenu trochę chyciłem. Przyczepności trochę dostałem, dobra. Zastanawiam się, jak to będzie też z tą orką tutaj. Chyba na dwa ciągniki sobie zrobimy to. Ja będę z pracownikiem robił najprawdopodobniej orkę. Odpowiedni sobie dobry sprzęt wypożyczę, a pracownik będzie jeździł tym. Co nie? Pług do niego też odpowiedni damy i będziemy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, będę kończył ten odcinek, powiem wam, zabawa jest przednia z wożeniem tej słomy, zwłaszcza jak macie taki ciągnik, co ledwie co jeździ z tą przyczepą, no to później jest dosyć ciekawie. Teraz się będę rozpędzał. Mam nadzieję, że tutaj na tej drodze nic nie będzie teraz jechało, bo jak będzie jechało, no to oleję temat chyba. Ciekawe, czy zahamuje jeszcze na sam koniec, zobaczę. Rozpędzę go i spróbuję zahamować. Idzie, jak przecinek? Uwaga, hamulec! No to właśnie! I tym oto pokazem kończymy ten odcinek. Na razie.